Witam was serdecznie. Okej, ostatnia. Ostatnia walka, ostatnia misja. Jedziemy. Icia. Na lewo na pewno. I tu do góry. No nie, tutaj ktoś nie poszedł do góry? Dokładnie. Lara, uważaj, leci do ciebie! Leci znowu? Kurde. Jesteśmy gotowi do strzału. Czekamy na sygnał od ciebie. O kurde. Chłopie złote. Ognia! Strzelamy. No i strzelamy, no ja pierdzielę. Bullshit. Przeładowujemy trebus. Jesteśmy gotowi do strzału. Czekamy na sygnał od ciebie. No jest, jest, jest. Kraft ma być trupem. Mamy. Kurde. Kurde. Jesteśmy
do ciebie. Okej. Trzeci raz. O Jezus. Jesteśmy gotowi do strzału. Czekamy na sygnał od ciebie. Dobra, i leży helikopter. Tutaj jeszcze ziomki są. No. Jezus. Lara. Jeszcze tam na górze. Ciach, następny. I następny. Co to chodzi? Moje przeznaczenie leży w komnacie dusz. Zawsze być daleko, aby teraz się zatrzymać. Jemu nie udało się. Drugi raz. Załatwione. No to szybko to poszło. No zobaczymy. To nie moje przeznaczenie. Byłem stworzony do wielkich rzeczy. To nigdy nie było twoim przeznaczeniem. Twoja siostra sprawiła, że w to uwierzyłeś.
czekaj! Trójca zabiła twego ojca! Nie. Kłamiesz. Błagał o życie. A kiedy to nic nie dało, błagał o twoje życie. Jeszcze ciebie ograbujemy. I lecimy dalej. Anna! Stój! Twoi ludzie zostali pokonani. Twój brat nie żyje. Nie! Wszystko, co przyniosła Trójca, to śmierć. I tylko to przyniesie. Poddaj się. Poświęciłam wszystko, ani myślę oddawać tego Trójcy. Co z twoim ojcem? Przez ciebie na zawsze zostanie pośmiewiskiem historii. Jak możesz się poddać, gdy jesteś tak blisko? Jestem gotowa się poświęcić. Nie pozwolę ci go zabrać. Pomyśl o milionach ludzi, którzy cierpią i umierają. Możemy ich uratować. Możemy uratować świat. Razem. Koszt jest zbyt wysoki, Anna. Nie dane jest nam żyć wiecznie. Śmierć jest częścią życia. Łatwo ci mówić. To nie ty umierasz. Tu nie chodzi o ciebie. Gra toczy się o losy ludzkości. Nasze człowieczeństwo. Nadchodzą. Jesteśmy otoczeni! Jacob, uważaj! Jacob oberwał. Źródło nie może dostać się w ręce ludzkości. To twoja szansa, Laro. Tak wiele obie zrobiłyśmy. Kolejny Croft nie musi za to umierać. Jestem gotowa. Na Sorbatory! Anna, nie! Co ona to wrzuci? Rozbije. Przeżyłem. Już wystarczająco. Wiedziałeś, że je zniszczę. Jesteś jedną z najbardziej niezwykłych osób, jakie w życiu spotkałem. O, jak słodko. A mój koniec. W końcu nadszedł. Przykro mi. Chciałam tylko coś zmienić. Już zmieniłaś. Już zmieniłam. Najdroższa Lara. To już wszystko. Mój ojciec przewracałby się w grobie, gdyby wiedział, ile wstydu przyniosłem naszemu nazwisku. Croft. Czy to coś znaczy? Mam nadzieję, że kiedyś ty odegrasz ważną rolę na tym świecie.
Pamiętaj, że o wyjątkowości decydują nasze dokonania, a nie urodzenie. Zniszczenie źródła było słuszne. Czuję, że go zawiodłam. On postąpiłby tak samo. Wyleczuj się, chłop. Musisz złapać samolot. Jacob. Słuchałam ostatniego nagrania mojego ojca 1000 razy, ale teraz poczułam, jakbym usłyszała jego słowa po raz pierwszy. Nieważne, jakich wyborów dokonałby on sam. Ja muszę znaleźć własną drogę. Mit o Kitierzu okazał się prawdą. Są tam tajemnice, które mogą zmienić świat. Muszę je odnaleźć. Nie dla mojego ojca, ani dla nikogo innego. Chcę coś zmienić. Obym miała rację. No i jak pięknie. Na tym zakończyliśmy. Dwa tygodnie wcześniej. Anna. Powiedziałaś, że chcesz, aby umarł za to kolejny Croft. Co miałaś na myśli? Zabiłaś mojego ojca, prawda? Trójca nakazała jego egzekucję. Ale nie mogłam tego zrobić. Kłamiesz! Kochałam. O, kocham go! Zrobione. Dobrze. A co z Croft? Nie. Jeszcze nie. Co? Dlaczego jeszcze nie? Tego się na pewno dowiemy w następnej części Shadow of the Tomb Raider. Ja na tym zakończę. Fajna gierka, była lepsza niż jedynka, tak? Ale podobno następna część Koniec Trylogii to będzie najbardziej brutalna. Nie mogę się doczekać, aby znowu zagrać. Ja na tym zakończę. Trzymajcie się i do zobaczenia.